Jak to mówił ten Czech Tomas, mówił: Priedźcie, a uwidzicie. Miał rację. Śmigam sobie tutaj Pontevera, jakoś tak się to miasto nazywa. I powiem szczerze, mam takie wrażenie, jakbym w Santiago był. Ono jest mniejsze oczywiście, ale jest podobne, naprawdę jest podobne. Znaczy, tutaj to nie jak ta stara część Santiago, żeby było jasne, nie? Ale naprawdę czuję się, jakbym był w Santiago. No w sumie już tak blisko, że chyba już czuję. Kawy szukam. Dzisiaj wyruszyłem wcześniej z alberga, jeszcze przed 8. Tam ci ludzie wszyscy się zbierają. Ja mówię, szybko wyskoczę, jak najszybciej, żeby się... żeby być pierwszym. nie żeby być pierwszym. Chcę iść do knajpy, bo w sumie to jest zupełnie na obrzeżu miasta, to ja muszę przez całe miasto przejść, a to jest dość duże miasto, bo to jest... Miasto 81 tysięcy, więc jest dość spore. W poszukiwaniu kawy jeden, no. Standardowo. 3 dni do Santiago. Peace. Ogólnie poszło dość szybko, jak widać. Zestaw startowy. Czyli tak, zawsze to bardzo lubię, bo w Portugalii tego nie było, albo rzadko się zdarzało. Zawsze jest ciasteczko do kawy, tak? Mimo że kawa kosztuje euro 20, to zawsze jest. A ja sobie jeszcze zamówiłem tak coś na słodko z rana. No i to oczywiście Amerykana. Zdrowie wasze. Można by zrobić jak apetor. Nikt nie wie, żeby apetor kawę pił. No tak to wygląda 3 dni przed Santiago. Ogólnie już nie mam miejsca. Będę chyba stemplował z drugiej strony. Miło nie mieć miejsca. W tamtym roku się wyrobiłem. Zresztą w tamtym roku miałem zeszyt. Przepraszam, w tamtym roku miałem zeszyt. Miałem dość miejsca. Ale w tym roku nie mam już. No dlatego w tamtym roku rozwiązanie z zeszytem było lepsze według mnie. A to zdziałało. Będziemy z drugiej strony walić stempel i tyle. Gracias. Będę z drugiej strony walił tyle. Damy radę. W drogę, miły bracie. Tam przygoda. Czeka na cię. Teraz może trochę powiem o takiej pielgrzymskiej rutynie. To co się działo na przykład w nocy dzisiaj. Żeby nie było tylko, że jest tak kolorowo i fajnie, bo nie jest, jest ciężko czasami. No i dzisiaj miałem stereo w nocy. Jeden kolega z Urugwaju, którego bardzo lubię. Ja też może chrapię, ja nie mówię. Ja też podobno chrapię, ale ja chrapię, jak sobie tak browarka wypiję albo dwa, to daję koncert. Ale jak nie wypiję, to jestem podobno tam, czasami tam chrumknę jak taki mały prosiaczek, ale ogólnie cisza, nie? Obok mnie ten chłopak z Urugwaju, zapomniałem jego imienia, jak napierdzielał, chyba 3 razy mnie obudził w nocy, jak usnąłem, to obok taki starszy pan z Kanady, jak też przywalił. I raz to normalnie. I raz ten. No tak się ładnie kilka razy dzisiaj obudziłem w nocy. A mam takie fajne zatyczki do uszu. I sobie ich nie wziąłem.
No bo tak w tamtym roku, mówię, nie no, w tamtym roku było spoko, może mi się gdzieś zdarzyło, ale nie, nie, było, a w tym roku tutaj, na tej drodze portugalskiej, tutaj przy końcówce jest mnóstwo ludzi. Dzisiaj mam plan, to też już właśnie mi taki Włoch podpowiedział, który szedł, mówi, zobacz, ja chyba pójdę tutaj do tego, chyba też nie, chyba też miał, ale on też chrapie, pamiętam, o jedną noc niedaleko koło niego spał, on też chrapie. Uuu, on chrapie, on ma zresztą duże pudło rezonansowe ma. Tu się, broń Boże, nie śmieje, nie o to chodzi, ale wiecie, jak ktoś jest masywniejszy, no to jeszcze głośniej chrapie. Tak jest. I on mówi, słuchaj, ja wiem, gdzie będzie mniej ludzi, mówi, tylko 2 euro drożej, a zaraz przed wejściem do miasteczka jest takie albergie nieduże i tam jest wszystko i tylko 8 euro, ja tam idę dzisiaj. Prawa lepsza niż ja, nie? Nie dziwię ci się. Nara. Świeżutka jeszcze taka z rosą. Musi być dobra. Powiem wam, że mam obecnie tylko jedną piosenkę w głowie. Jest tylko jedna piosenka, która chyba może w obecnej sytuacji pokazać, co to czuję. Uwaga, będę śpiewał. Może to być nieprzyjemne dla niektórych. Jeśli komuś to nie pasuje, to po prostu proszę przewinąć dalej. Jak mam to wytłumaczyć? Jakie ubrać to słowa, co się liczy najbardziej? Pokój w głowach! Spokój w głowach! Spokój w głowach! Pokój w głowach! Tego momentu szlak zrobił się bardzo fajny, w sensie zaczyna omijać główną drogę, jest super ścieżka, która w sumie jest przygotowana centralnie tylko pod kamino, chociaż nie wszędzie, ale dużo. I widziałem, było obejście na stary szlak, czy jak ona kiedyś szła właśnie drogą, a teraz zostały postawione te postumenty z kilometrami, że tutaj. No więc tutaj po stronie hiszpańskiej odnawiają ten szlak. I w sumie teraz się zastanawiam, bo tam wcześniej były wszystkie tabliczki z kilometrami pościągane. I te kilometry się nie zgadzają z przewodnikiem i tak dalej, więc myślę, że po prostu ten szlak został zmieniony i też kilometraż się zmienił. Dopiero te tabliczki pewnie zostaną z właściwymi kilometrami tam poprzyklejane. Tak myślę, tak na chłopski rozum to rozkminiłem. Mi się wydaje, że to chyba o to chodzi. A tak naprawdę to też mam takie myślenie, że ale to zleciało szybko. Jutro na wieczór będę miał 4 tygodnie. Ja cię kręcę. 4 tygodnie z buta i to po prostu tak.
Ale ten czas zapierdziela. To jest niesamowite. Pamiętam, jak wystartowałem, szedłem i widziałem, co będzie przede mną. A teraz jestem już tak blisko. Nie dociera to do mnie po prostu. Jeszcze to do mnie nie dociera, że to tak szybko. No, znalazłem nawet tę albergę, w której chciałem spać. Jest to Timonel. No, ale Tomasz zmienił zdanie i idzie dalej. Co tak pomilkły? Ale nie, ani jeden nie zaszczekał na razie. A to jest aż dziwne, naprawdę. Bardzo kulturalne psy. Cześć, smyki. Oho, jednak zaszczekał. Ale tutaj jest widoczek po prostu.